Proszę państwa, kiedy witałem się z dowódcami, powiedzieli, że pogodę mamy niczym w Libanie i rzeczywiście tak jest. Po 10 latach przerwy wojsko polskie powraca do udziału w misjach w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ta misja to będzie misja, która będzie przeprowadzana w Libanie. To misja, w której uczestniczą wojska irlandzkie, a więc Nasze oddziały dołączą do batalionu irlandzkiego, z czasem też do nas dołączą żołnierze węgierscy. Polska jest państwem bardzo brutalnie dotkniętym skutkami wojen. W związku z tym misje, które niosą światu pokój, są w naszej ocenie bardzo ważne. Dziś wręczyłem przed chwilą. Certyfikat, narodowy certyfikat oznacza on, że żołnierze z 12 Brygady Zmechanizowanej, z 12 Dywizji są przygotowani do tego, żeby rozpocząć swoją misję w Libanie w ramach ONZ-u. Ale dzisiejszy dzień jest dniem szczególnym. 80 lat temu ministrowie spraw zagranicznych naszych sąsiednich państw, a więc von Ribbentrop i Mołotow, podpisali pakt. Na podstawie którego Niemcy i Rosja we wrześniu 1939 roku dokonały czwartego rozbioru Polski. Naszym zadaniem dziś jest niedopuszczenie do tego, żeby kiedykolwiek w przyszłości powtórzyły się podobne zdarzenia. W związku z tym wojsko polskie musi być liczniejsze i tak się dzieje. Wojsko polskie musi być wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, i wojsko polskie musi być aktywne, przede wszystkim w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego w relacjach dwustronnych ze Stanami Zjednoczonymi, gdyż Stany Zjednoczone dysponują najsilniejszą armią na świecie, i tak też się dzieje. Za niewiele ponad tydzień złoży wizytę w Polsce prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Jak wszyscy doskonale wiemy, relacje wojskowe polsko-amerykańskie są najlepsze w historii. No i wojsko polskie musi być aktywne, jeżeli chodzi o inne misje, w tym misje pokojowe, szczególnie właśnie misje onz dlatego że to są doświadczenia, które nabywają żołnierze Wojska Polskiego, ale także udział w misjach onz wzmacnia pozycję międzynarodową Polski. 10 lat temu wycofano Wojsko Polskie z misji pokojowych, to był niewątpliwie błąd. Dziś ten błąd niwelujemy poprzez to, że bierzemy udział w misji stabilizacyjnej, w misji pokojowej, w misji, której zadaniem jest niesienie obrony, ochrony i wspieranie ludności cywilnej Libanu. Bardzo dziękuję żołnierzom Wojska Polskiego za zaangażowanie i życzę wszystkiego dobrego. Życzę, aby ta misja była misją spokojną. Życzę, aby ta misja przyniosła żołnierzom Wojska Polskiego nowe doświadczenia. Dziękuję.